Witajcie! Dziś w mojej kuchni gość wyjątkowy, a jest New You Asia z zielonego detoksu. A jak detoks, to zielone koktajle oczywiście. Oprócz tego były jeszcze inne smakołyki i przekąski, ale o tym w kolejnych filmikach. Dlatego subskrybuj, żeby nic Cię nie ominęło. Daj łapkę w górę, jeśli się Tobie spodoba i udostępnij, żeby Twoi znajomi też mogli zobaczyć i zrobić sobie zdrowy koktajl. A teraz już zapraszam na dalszą część filmu, jak razem z Joasią bawiłyśmy się w kuchni. Miłego oglądania, kochani! Halo, halo, dzień dobry, witam Was na moim kanale, w mojej kuchni, w moim bałaganie. Dzisiaj niecodzienny odcinek, odcinek o koktajlach, o oczyszczaniu. A jak oczyszczanie, to koktajle, zielone koktajle, czyli oczyszczanie, czyli zielony detoks. I gościem specjalnym dzisiaj u mnie będzie Asia z zielonego detoksu. Witamy Asię. Asia jest cudownym. Czy wy widzicie, co ja dostałam u Renatki? To jest ciasto, czekajcie, o tak wam pokażę. To jest ciasto z kaszy jaglanej z owocami i po prostu ciężko mi się od niego oderwać. Asia jest niespodzianką moją, specjalną, wyjątkową dzisiaj. Bardzo się cieszę, że jest, że konsumuje i że jej smakuje. A na deserek, po deserku, na drugi deserek zrobimy sobie koktajle. I dzisiaj będą trzy różne koktajle. I co? Coś o koktajlach może powiemy, że co koktajle robią? Mają niesamowitą moc. Na pewno nas odżywiają, mają dużo witamin, minerałów, nawadniają i jest to super pierwszy, może niekoniecznie pierwszy, ale jest to na pewno któryś tam z kolei krok w stronę zdrowego odżywiania, oczyszczania i zaczynamy coś robić. Tak, pamiętajcie, że jeżeli macie problemy z tarczycą, żeby zamienić jarmuż i szpinak na przykład natkę pietruszki. I wtedy też koktajle możecie jak najbardziej pić i że można spokojnie zamienić jeden posiłek na taki koktajl. I że też możecie, jeżeli na przykład przygotowujecie się następnego dnia do pracy, po prostu przyrządzić taki koktajl wieczorem i wziąć go spokojnie w słoiczku czy jakiejś buteleczce. Tak. I tak. Co tu mamy? Zacznijmy. Opowiedz, co mamy właśnie w takim zestawie. Słuchajcie, mamy bardzo dużo, oczywiście nie musicie mieć tego wszystkiego naraz. Taki podstawowy koktajl to jest baza, czyli zielone. Coś zielonego. I coś osładzającego tak naprawdę. Tak. A dlaczego używamy właśnie owoców do takich koktajli? Bo ja na przykład lubię koktajle, bo owoce mają cukier, tak? I ten cukier jakby nam nie do końca jest potrzebny. Ale do koktajlów zazwyczaj ich używamy. Dlaczego? Dlatego, żeby były smaczniejsze. I no i wiadomo, owoce oprócz cukru mają też dużo witamin i enzymów. Szczególnie i enzymów, tak, ananas to szczególnie bardzo jest do koktajlu polecany, bo jest bardzo, bardzo dobry na trawienie. A to jest świeże mango? A to jest świeże mango. Więc tak, do każdego koktajlu nie musicie używać dwóch, wystarczy jeden rodzaj zielonego. Generalnie koktajle robi się tak, że właściwie co ma się w kuchni, to nie musi być przepis. To na koktajli nie ma przepisu, że pół tego i troszkę tego i coś tam. Generalnie wkładamy to, co mamy, zalewamy wodą. Tutaj mamy szpinak, jarmuż, cukinię. Można robić koktajle z cukinii? Tak. I smakuje? Cukinia jest bardzo delikatna i dodaje koktajlowi, tak jak robimy koktajl na przykład z jarmużą, on się tak rozdzieli. A jak dodamy cukinię, to on się robi taki kremowy. Super, fajnie smakuje i tak delikatnie bardzo. Okay. Poza tym cukinia ma właściwości uspokajające, także po takim koktajlu taki relaks, fajnie takie. Także ja bardzo lubię dodawać cukinię. Można obierać, można nie odbierać, w zależności od tego, jak kto lubi, więc tutaj mamy banany, one się też świetnie osładzają, jabłko właśnie jest takie kwaskowato-neutralne. Tak. I cytrusy, które odświeżają koktajl. Tak. Czyli tak, w jednym zrobimy szpinak, w jednym damy troszeczkę jarmużu. I w trzecim też szpinak, bo ja lubię szpinak. Tak, czyli zaczynamy od takiej zielonej bazy zawsze. I jeżeli zaczynacie zielone koktajle, to niewiele tego dajecie. Garstka wystarczy. I z czasem będziecie mogli zwiększać ilość tego zielonego. Tak, to jest właśnie. I na początek, jeśli nie lubicie tego, to trzymacie się tego. Po jakimś czasie polubicie konsystencję. Smak jarmużu, tak. I wtedy
będzie można zmieniać, dodawać te rzeczy, które się lubi, troszeczkę mniej. Więc dodamy troszeczkę. Uważajcie na seler naciowy, on jest bardzo intensywny w smaku. Czyli troszkę. Dodamy to też? Tak. Dobra, dodamy troszeczkę. I teraz owoce. Mhm. To była cukinia, co poleciało. Tak. Obrana cukinia. Tak. I teraz ananas. Aha. Dołożymy tutaj. Tak. Dostanę jeszcze kawałeczek. Dwa, proszę bardzo. A, dzięki. Na zdrowie. Dobra. Pa. Do tego drugiego dołożymy może mango. Mhm. Bo jest obrane, ja uwielbiam mango, uwielbiam, ananasa zresztą też, więc tutaj też dołożymy mango. Mhm. Mamy jeszcze pomarańcze, ale nie wiem, obrane. A masz obrana? To co tam uważasz? Aha, no i ja zawsze proponuję dodawać imbir, bo jest rozgrzewający i ma dużo właściwości, które wzmacniają naszą odporność, więc imbir. I poprawiają trawienie. I tak. Jeżeli mieliście ciężki posiłek, to zróbcie sobie taką herbatkę imbirową, że ścieracie imbir i zalewacie wrzątkiem. Fantastycznie pomaga. To się trochę trzęsie, bo randka kroi. Oj, imbir. Podzielimy to, będziemy mieć imbirowe. Co możemy jeszcze dołożyć? Pietruszkę. Proszę. Dokładamy pietruszkę. Pietruszka ma dużo witaminy C, kwasu foliowego i dużo jeszcze innych witamin. A ona chyba ma jeszcze żelazo, nie? Tak. Tak mi się wydaje. Tak mi się też wydaje, jeśli... Aha, no i ja właśnie jeszcze lubię dodawać sobie do koktajli pastę z kurkumy, ale to już jest taka... A jak robisz tą pastę? A jeszcze Wam przypomnę, słuchajcie, jeżeli nie braliście jeszcze udziału w wyzwaniu Detoks 7 dni zielonego detoksu, to tam właśnie opowiadam o tym, jak się oczyścić na takich koktajlach. Także zapraszam Was serdecznie, wyzwanie jest darmowe i zalinkujemy Wam pod tym filmikiem. Pastę z kurkumą. Tak. Jak ją robisz? Przepis na taką pastę znajdziecie na moim kanale, oczywiście już jest i na mleko złote też jest. Taka pasta jest bardzo, właściwie jak trochę jak antybiotyk. Tak. Tak działa. Świetnie pić na noc. I też wspomaga oczyszczanie wątroby, tak? Ponieważ tak. Przepływ żółci. Tak, przepływ żółci wspomaga, więc ja ogólnie odkąd zaczęłam używać takie właśnie przyprawy, wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy zdrowsi i nie chorujemy. Także ja polecam. Smak jest taki, no trzeba się przyzwyczaić i zacząć od małych ilości, może tak. Także ja sobie tutaj dołożę. Asi dołożyć? Tak. Twoje jest z ananasem? Okej, to na zdrowie. Każdy ma po trosze. Co się dalej dzieje z takim koktajlem, jak już go przygotujemy? Zalewamy go po prostu wodą. Tak, zalewamy wodą, mielimy i delektujemy się smakiem. Tak, jeżeli chodzi o proporcje wody, jest to naprawdę kwestia preferencji. Jeżeli lubicie gęste, mniej wody, rzadsze więcej. Można też zalać mlekiem roślinnym na przykład. Tak, tak i pyszne będzie. Kochani, to już koniec naszych zielono-koktajlowych podwojów. Tak. Wszystkie wyszły niesamowite. Jak widzicie, różnią się trochę kolorem i niektóre już... Niektóre bardziej smakowały, takie tak. Także polecam Wam serdecznie. Cześć!